Otwarta Nauka. Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich widzów kanału YouTube Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Witamy tych, którzy są z nami tradycyjnie na żywo. Witamy oczywiście również widzów z przyszłości. Dzisiaj spotykamy się, żeby opowiedzieć i porozmawiać o badaniach, które dają duże prawdopodobieństwo uzyskania bardzo ciekawej nagrody. Nagrody, która w języku polskim może nie ma zbyt szczęśliwego tłumaczenia, bo mówi się na nią często antynoble, ale no to jest nagroda, która, jak mówi jej twórca, czy w zamyśle ma pokazywać badania, które najpierw wywołują śmiech, a później wzbudzają do refleksji. I no, jednym z tematów, które bywają nagradzane właśnie nagrodą Ig Nobla czy antynobla, są badania związane ze zwierzętami od drugiej strony, moglibyśmy powiedzieć. I dzisiaj naszą prelegentką jest dr Joanna Bagniewska z Uniwersytetu Oxfordzkiego i z Brunel University, która opowie nam właśnie o tym, co nauka dowiedziała się i dowiaduje się o zatkach zwierząt. Zapraszam Państwa na wykład. Dzień dobry Państwu. Chciałabym zacząć od tego, że są dziedziny nauki nie tylko, które zajmują się tematami bardzo poważnymi i często zresztą pojawiają się w Centrum Kopernika te właśnie dziedziny, że mogą się zajmować początkami wszechświata, czy astronomią, czy kondycją ludzką, czy źródłem dobra i zła. Powiem tak, zoologia do tych dziedzin nie należy. To jest dziedzina bardzo ważna i bardzo potrzebna, ale jeżeli ktoś zna jakiegoś zoologa osobiście, to wie, że jest to osoba, która potrafi obniżyć ton każdej właściwie rozmowy, ponieważ zoolog to jest taka osoba, którą interesują głównie dwa tematy, czyli seks i kupy. No i w tym wykładzie będziemy się koncentrować głównie na tym drugim wątku, więc zostaliście Państwo ostrzeżeni. Będzie ciekawie, będzie, mam nadzieję, czasami zabawnie, ale może nie polecam tej akurat prezentacji do późnego obiadu czy wczesnej kolacji. Tak. Zresztą widzicie Państwo tytuł, więc prawdopodobnie macie jakieś tam swoje pomysły, czego się tutaj spodziewać. Będę rozmawiać dzisiaj z Państwem o zadziwiających zwierzęcych zatkach i dostarczymy właśnie tutaj przyrodniczy przegląd pup z różnych gatunków. Dobra, to zacznijmy od bardzo kluczowego pytania, mianowicie czymże jest zadek? I może to jest pytanie trywialne dla człowieka, bo można sobie powiedzieć, no wystarczy się obrócić i właściwie tam już jest. Ale z zoologicznego punktu widzenia zadek to niekoniecznie jest to samo co siedzenie, bo siedzieć można na różnych miejscach albo można w ogóle nie siedzieć. Więc możemy pomyśleć sobie o zadkach jako o takich miejscach, w których kończy się nasz układ pokarmowy. No więc jeżeli chodzi o umiejscowienie zadka w tej akurat definicji, to też nie jest jasna sprawa. Jeżeli chodzi o kręgowce takie jak ssaki czy ptaki, no to zadek wychodzi w takim dosyć oczywistym miejscu, tak jak tutaj zresztą widać na obrazku. Ale w przypadku innych zwierząt tak niekoniecznie musi być. Więc zadek niekoniecznie jest tam, gdzie my go mamy, ale bywa na przykład, że u niektórych gatunków odbyt pojawia się w okolicy karku. I tak jest na przykład u ślimaków. Ślimaki mają układ trawienny, który na obrazku zaznaczony jest na różowo. Zaczyna się od tworu gębowego i przechodzi sobie przez skorupę i wychodzi górą. W związku z tym ślimak robi sobie kupę na głowę de facto. Że robi kupę na głowę, to jest pół biedy. Zresztą tuż obok widać zdjęcie ślimaka, którym kupa tak trochę bokiem wychodzi. Ale czasami niestety ten biedny ślimak robi sobie kupę na wprost na własne skrzela albo na otwór płucny, który jest też mniej więcej na karku. Więc nie jest to najbardziej fortunne umiejscowienie pupy, ale tak już ślimaki biedne mają.
Ale i tak ślimaki nie mają najgorzej, bo są inne gatunki, które stwierdziły, że posiadanie osobnego odbytu to jest w ogóle zbyt szczęścia. I zdecydowały, że im nie jest coś takiego potrzebne. W związku z tym one mają właściwie tylko otwór gębowy, który służy jako otwór do wszystkiego. Mamy tutaj na przykład ukwiały, które mają jeden otwór, służy im do wejścia i do wyjścia pożywienia. Więc tak też bywa. Czyli umiejscowienie zadka nie zawsze jest takie oczywiste. Należy to wziąć pod uwagę. Dobra, zacznijmy od tego, od różnych funkcji, które zadki miewają, bo to też u nas jest to dosyć oczywiste, głównie właśnie to zakończenie układu pokarmowego i tak to już bywa. U innych zwierząt też oczywiście to jest bardzo ważna funkcja i od niej właściwie zaczniemy, czyli od wydalania. Chciałabym tutaj najpierw pokazać kilka zdjęć pingwinów. To są pingwiny białobrewe, te, które mają taką białą plamkę nad okiem i pingwin białooki w prawym górnym rogu. One wszystkie siedzą na własnych gniazdach i można sobie powiedzieć, że te gniazda pingwinie nie są szczytem sztuki architektonicznej, bo to jest raptem kilka kamieni na krzyż, ale pingwiny są z nich bardzo, bardzo dumne. Dość, że te wszystkie gniazda mają takie dekoracje białe w kształcie gwiazdy, jak Państwo tutaj widzicie. Wszędzie są podobne właśnie takie białe strzałki w każdą stronę odchodzące. I mój profesor za czasów moich pierwszego czy drugiego roku studiów pokazywał nam właśnie takie zdjęcia i kiedyś jedna z jego studentek zapytała się, a co to są właściwie takie białe wzorki? Jak one to robią? Jak te pingwiny to robią? No i nasz pan profesor Wiktor Benomajerochow powiedział, no pingwiny stają na środku gniazda, przechylają się i strzelają. I tak właśnie powstają te białe oznakowania, ponieważ pingwinom nie chce się specjalnie chodzić do wychodka nigdzie poza gniazdo, więc de facto no, oznaczają swoje terytorium bardzo blisko. A mój wykładowca zdecydował się o tym napisać publikację. I publikacja była przyjęta no, w sposób bardzo entuzjastyczny w niektórych środowiskach. I ponieważ to była publikacja, która obliczała ciśnienie, które jest potrzebne pingwinom do wystrzelenia swoich odchodów na konkretną odległość. I tu jest jedno zdjęcie z tej publikacji, zresztą tytuł, zostawiam tytuł angielski, jeżeli ktoś z Państwa zna ten język, to się zachwyci prawdopodobnie pięknym doborem słów i rym, i aliteracja. Pressures produced when penguins poo, calculations on avian defecation, czyli ciśnienie produkowane, kiedy pingwiny robią kupę. I to są właśnie obliczenia dotyczące ptasiej defekacji. Więc jak widać tutaj na zdjęciu pingwiny no, produkują kupę, która jest dosyć odrzutowa. I do tej publikacji dołączona była przepiękna rycina, która wyglądała mniej więcej tak. Czyli obliczono średnicę odbytu pingwina, obliczono odległość, na jaką pingwin jest w stanie wystrzelić swoją kupą i dzięki temu obliczono również ciśnienie, któremu podlega owa kupa przy wystrzale. Ta publikacja spodobała się światu tak bardzo, że dostała nagrodę Ig Nobla, czyli jak Łukasz mówił, antynobla. I no, będzie jeszcze o kilku takich właśnie Ig Noblach. To są nagrody, które najpierw wywołują uśmiech, a potem zmuszają do przemyśleń. Więc tutaj pojawia się pierwsza wzmianka o Ig Noblu, ale tych Ig Nobli będzie więcej. Dobrze, więc to taka kupa na początek. Zadki, które potrafią strzelać nieźle, też się pojawią trochę później, więc proszę o chwilę cierpliwości. To była taka zwykła kupa, zwykłe wydalanie, zadek taki, no, powiedzmy sobie, klasyczny dosyć. Ale zadki miewają też trochę bardziej ambitne funkcje. I tutaj weźmy pod uwagę pożywienie, które często łączy się z poprzednim tematem, czyli właśnie z odchodami.
Mamy przykład koali. Koale, jak wiemy, że żyją w Australii i żywią się eukaliptusem, produkują takie dosyć suche bobki i w trawieniu tego eukaliptusa pomagają im bakterie, które mieszkają w jelitach. Więc ta flora jelitowa jest bardzo ważna dla tych ssaków, żeby mogły strawić wszystkie komponenty tego eukaliptusa. No i zaczyna się to dosyć niewinnie, tylko że małe koale przychodzą na świat, są pozbawione tej flory jelitowej, no bo skąd mają je mieć? Nie rodzą się z nią. Więc troskliwe mamy koale, żeby zapewnić swoim dzieciom dobry start, karmią je własną kupą. W dodatku do, jako dodatek do mleka. Więc tak, najpierw mamy mleko, którym oczywiście małe koale się żywią, ale oprócz mleka jest też taka kupa nie w formie dosyć sztywnych bobków, które widać po lewej stronie, ale w formie takiej mazi. I tutaj widzimy na zdjęciu, jak mały koala obżera się taką kupą. Więc drogie dzieci, jeżeli nie jecie szpinaku na kolację, bo wam nie smakuje, to pomyślcie sobie, że mogłoby być o wiele, wiele gorzej. I koale, zresztą koale mają dosyć trudny początek swojego dzieciństwa, bo oczywiście są torbaczami i ich mamy nie sprzątają w torbach, nie czyszczą tych toreb, więc to, co tam się znajduje, może przyprawić o ból głowy, a nosa również. No dość, że koale mają swoją kupę, mamy kupę, wszystko tam się znajduje w tych torbach i okolicy, ale dzięki temu mają też dużo flory jelitowej, która później przydaje im się w trawieniu eukaliptusa. I koale nie są jedynymi stworzeniami, które jedzą kupę. Albo zacznijmy od tego, że to nie są jedyne stworzenia, które karmią swoje młode kupą. Takie właśnie karmienie odchodami, które zapewnia florę bakteryjną nowo narodzonym zwierzakom, nazywa się koprofagią pomocniczą. Koprofagia to jest jedzenie odchodów, a pomocnicza dlatego, żeby właśnie zapewnić napływ bakterii, które pomogą w trawieniu materiałów roślinnych. I tak na przykład bywa u pandy wielkiej. Panda wielka jest drapieżnikiem, ale nie przyjmuje tego do wiadomości i żywi się bambusem. W związku z tym no, polega na swoich mikroorganizmach, które znajdują się w jelicie, żeby w ogóle przeżyć, bo sama nie jest w stanie strawić roślin. No więc małe pandy dostają też od mamy kupę w ramach poczęstunku. I tak samo postępują hipopotamy na przykład i bardzo wiele różnych innych ssaków, zwłaszcza roślinożernych, większych. I tak właśnie jest. W ogóle hipopotamy też mają ciekawe relacje ze swoimi odchodami i swoim zatkiem, ponieważ one używają kupy do znakowania swoich terytoriów. I ich ogony są tak jak, no funkcjonują tak jak wiatraczki, więc tymi ogonami one kręcą w każdą stronę bardzo gwałtownie i rozsiewają tę kupę dookoła w każdym kierunku po to, żeby jak najdalej mogła dotrzeć i jak największe terytorium oznaczyć. Więc jeżeli znajdziecie się w pobliżu hipopotama, to lepiej stanąć po tej stronie gębowej niż po tej drugiej stronie. Do innych zwierząt, które żywią się kupą, należą na przykład króliki i bobry. One żywią się własną kupą, czyli niekoniecznie jest to tylko mama, która zapewnia właśnie odchody swoim młodym, ale to są zwierzęta, które też żywią się materiałem roślinnym, który na ogół trzeba strawić więcej niż jeden raz, więc one właśnie zjadają swoją kupę dosyć regularnie. I w przypadku królików ten proces nazywa się cekotrofią. I króliki produkują wręcz dwa osobne rodzaje kup. Jeden to jest rodzaj kup taki, no taki już, taki na wydalenie, nie będziemy do niego wracać. To są te takie okrągłe, dosyć twarde bobki, które widać po
lewej stronie, na tej wstawce małej. Ale są jeszcze inne kupy, które są o wiele bardziej miękkie i to są kupy do użytku ponownego, czyli to są kupy, które króliki zjadają. Więc te takie miękkie to są do przerzucia po raz kolejny, te twarde już do zapomnienia. Na ogół, jeżeli się chodzi po łące, gdzie skaczą króliki, to można zobaczyć właśnie te takie małe, okrągłe bobki, do których króliki już nie wracają. Ale tak też bywa. Ale nie tylko oczywiście zwierzęta jedzą kupy, bo najciekawszą chyba relację z kupą i zatkiem mają rośliny. I te konkretne rośliny to są dzbaneczniki. To są dzbaneczniki z Borneo. I generalnie rośliny mają troszeczkę przechlapane, jeżeli chodzi o pozyskiwanie wartości odżywczych ze środowiska, no bo na ogół nie zapolują, nie pobiegną w jakieś inne miejsce, jakim brakuje jakichś wartości odżywczych. Muszą sobie radzić i muszą zależeć od tego, co im spadnie w zasięgu korzeni. No i niektóre rośliny radzą sobie w ten sposób, tak jak na przykład dzbaneczniki, że hodują specjalne takie modyfikacje, czy to łodyg, czy liści, które pozwalają im na ogół na polowanie na owady, po to, żeby zapewnić sobie źródło na przykład azotu albo fosforu. I na ogół dzbaneczniki funkcjonują tak, że mają taki dzbanuszek właśnie, i nad tym dzbanuszkiem jest pokryweczka i z tej pokryweczki wylatuje taki dosyć słodki, gęsty sok. I ten słodki sok przywabia różne owady, one wpadają do środka, do dzbanka i tam już się topią, są trawione i w ten sposób roślina nabywa różnych wartości odżywczych. Ale jest jeden gatunek dzbanecznika, który postępuje trochę inaczej. To jest dzbanecznik, który żyje sobie w symbiozie z tym małym, szarym ssakiem, czyli wiewiórecznikiem. I ten ssak też jest dosyć łasy na ten słodki sok, który produkuje roślina. Wobec tego ssak przychodzi, siada sobie na dzbanuszku, no i zaczyna zjadać sok. I w momencie, w którym skończy posiłek, to korzysta z dzbanuszka jako z toalety. W tym momencie roślina ma zapewnione źródło różnych mikroelementów właśnie z kupy wiewiórecznika. I moim zdaniem najpiękniejsze chyba w ewolucji jest to, że ta roślina była w stanie wyewoluować dzbanek dokładnie o tym kształcie, który odpowiada zatkowi wiewiórecznika. Bo to jednak jest sztuka. Nie może być ten dzbanek za duży, bo wtedy zwierzę całe wpadnie do środka, ale pewnie by się wydostało albo przegryzło, więc to nie byłoby dobre. A jeżeli będzie za małe, no to zrobi kupę poza zasięg dzbanuszka. W związku z tym te rośliny są idealnie dopasowane do zatków wiewióreczników. I to jest moim zdaniem cudowne. Dobra, to tyle o kupie. Teraz będzie troszeczkę, pomówimy o trochę innej funkcji zatków. Będzie to funkcja komunikacyjna. Zacznijmy od śledzi, takich zwykłych śledzi atlantyckich. To też działa u śledzi z Pacyfiku. Otóż śledzie komunikują się między sobą przy pomocy dźwięków. Teraz pytanie ze 100 punktów. Skąd dobiegają te dźwięki? Otóż śledzie porozumiewają się ze sobą przy pomocy puszczania bąków. I jest to najprawdziwsza prawda. Zostało to opisane przez dwie zupełnie różne grupy badawcze po dwóch stronach globu. I okazuje się, że śledzie wypuszczają powietrze ze swojego pęcherza pławnego, który jest połączony z odbytem i powstają wtedy takie malutkie bąbelki. Wydaje się też dźwięk o dosyć wysokiej częstotliwości, między 2 a 20 kHz. I na podstawie tych dźwięków naukowcy doszli do wniosku, że w ten sposób śledzie komunikują się między sobą. Doszli do tego na podstawie trzech poszlak.
Po pierwsze, te dźwięki, które śledzie wydają, są słyszalne dla śledzi, ale niekoniecznie dla innych gatunków. Bardzo niewiele innych gatunków jest w stanie te dźwięki usłyszeć. Więc to jest taka prawdopodobnie komunikacja wewnątrzgatunkowa, a nie między gatunkami. Po drugie, im więcej jest śledzi, tym więcej jest tych próchnięć z dźwiękami. Tylko że to nie jest więcej próchnięć proporcjonalnie do liczby śledzi, tylko odpowiednio nadproporcjonalnie więcej. Czyli ta komunikacja jest troszeczkę bardziej zaawansowana, jeżeli jest więcej ryb. No a po trzecie, śledzie puszczają bąki właśnie te bardzo dźwiękowe, tylko jak jest ciemno. Więc naukowcy stwierdzili, że prawdopodobnie używają właśnie tej metody do komunikowania się między sobą, kiedy nie mogą się zobaczyć wzajemnie. I oni też dokładnie przypatrzyli się temu, w jaki sposób te dźwięki są wydawane i jaka jest ich częstotliwość i ile ich jest naraz w jednym takim szeregu. I tak dalej, i tak dalej. Te dźwięki mają różne właściwości, po których można poznać różne intencje śledzi. Dość, że ich praca została nagrodzona znowu Ig Noblem. Prawdopodobnie właśnie puszczanie bąków przez śledzie służy im do tego, żeby w nocy ławica mogła trzymać się razem, żeby ryby nie oddalały się od siebie, bo jednak bezpieczniej im jest pływać razem. Więc tutaj mamy kolejną nagrodę Ig Nobla za śledzie i ich prukanie. I to jest chyba ulubiona teraz nagroda Ig Nobla Łukasza. To jest nagroda za szympansy i za zadki szympansów. Zadki szympansów no, są zadkami szympansów, ale badania polegały na tym, żeby sprawdzić, czy szympansy są w stanie określić, który z ich kolegów, czy są w stanie dopasować portret swojego znajomego szympansa do tylnego portretu, czyli czy mogą dopasować twarz do zadków. I szympansom w danym badaniu pokazano portrety znanych im szympansów bądź nieznanych im szympansów i były to zdjęcia twarzy oraz zdjęcia zadków. I szympansy musiały dopasować, który portret pasuje do zadka. Więc patrzono na to pod względem tego, czy są jakieś charakterystyki tych zadków, które pozwoliłyby szympansom określić, do którego zwierzęcia należy je przypasować. Okazało się, że jeżeli szympansy znają danego osobnika, to są w stanie bez problemu stwierdzić, że ta twarz pasuje do tamtego zadka, a nie i raczej się nie mylą przy tym, co świadczy o tym, że znają się, że tak powiem, dogłębnie z każdej strony. Natomiast jeżeli nie znają się wzajemnie, no to tutaj jest trochę gorzej. Więc to by świadczyło o tym, że nie ma jakichś takich charakterystycznych cech, które łączą tylne końce szympansów z przednimi końcami. Powiedzmy, nie ma czegoś takiego, że duży zadek oznacza duże uszy, czy coś w tym stylu. Szympansy albo znają się wzajemnie z przodu i z tyłu, albo nie. No i te badania również dostały nagrodę Ig Nobla. Gratulujemy. Kolejną funkcją zadków jest funkcja obronna. Tutaj chciałam opowiedzieć o wombatach. Wombaty to są australijskie ssaki, torbacze, które należą do trzech gatunków, z czego jeden jest krytycznie zagrożony. To jest ten na górze. I wombaty mają dwie dosyć charakterystyczne cechy, jeżeli chodzi o zadki. I pierwsza to jest właśnie funkcja obronna. Wombaty mieszkają w norach i one kopią takie dosyć długie, wygodne tunele i myślałby kto, że do takich tuneli chciałyby się sprowadzać też inne zwierzęta. I faktycznie one tak starają się robić. Ale wombaty mają w Australii swoje też zagrożenia, naturalnych wrogów. Takimi naturalnymi wrogami są na przykład psy dingo, diabły tasmańskie, lisy, które na powierzchni mają całkiem niezłe szanse pokonać wombata, mimo że to jest dosyć duże i masywne, potężne zwierzę.
Ale jeżeli jakiś lis albo dingo zawędruje za wombatem do tunelu, to szanse ma już trochę gorsze, ponieważ wombat zaszywa się głową naprzód, a zadkiem na zewnątrz i ten zadek służy mu właściwie jak tarcza z jednej strony, bo składa się ta pupa z czterech kości, które są razem ze sobą złączone. Na tym jest warstwa chrząstek, potem dosyć gruba warstwa tłuszczu, potem bardzo, bardzo gruba skóra i potem gęste futro. Więc to jest coś, przez co trudno się przebić, w każdym razie na tyle, żeby zadać jakieś poważne uszkodzenia temu wombatowi i żeby dostać się do organów wewnętrznych. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest to, że jak wombata atakuje jakiś drapieżnik, to on nie siedzi i nie czeka, aż drapieżnikowi się znudzi, tylko potrafi się obronić właśnie zadkiem. I robi to w ten sposób, że potrafi poruszać się tak, żeby zmiażdżyć przeciwnika o ścianę tunelu. Więc tą właśnie tarczą masywną, solidną potrafi właśnie wyrżnąć głową takiego lisa czy dingo o tunel i zdarzało się właśnie, że naukowcy australijscy widzieli takie szczątki lisów z roztrzaskanymi kośćmi, czy to kręgosłupami, czy czaszkami w norach wombacich. Więc z wombatem nie ma żartów, potrafi się wombat swoim zadkiem obronić nieźle. A druga sprawa to to, i to jest chyba bardziej znany fakt, jeżeli chodzi o wombaty, to fakt, że wombaty robią kupy w kostkach. Czyli te kupy są w formacie sześciennym i to jest coś, co intrygowało ludzi od bardzo dawna, ale dopiero kilka lat temu odkryto, jak właściwie to się dzieje, że te kupy kostki są produkowane w ten, a nie inny sposób. Bo należy wspomnieć o tym, że wombaty nie mają kwadratowych odbytów i okazuje się, że formowanie kup w kostki odbywa się dużo wcześniej. Czyli to nie jest na ostatnim etapie wydalania, tylko póki te kupy są jeszcze w jelitach. Otóż zespół międzynarodowy, to są grupy badawcze ze Stanów i z Australii, współpracowały razem, żeby odkryć przyczyny kostkowatości kup wombacich. Okazało się, że po pierwsze, wombaty mają bardzo długi przewód pokarmowy, około 10 metrów, czyli tak 3 metry dłuższy od naszego. I jedzenie, które przechodzi przez ten układ pokarmowy, no, siedzi w nim dosyć długo, bo nawet i 2 tygodnie. W związku z tym, jak już wychodzi, są te kupy bardzo suche. To po pierwsze. Po drugie, układ pokarmowy nie jest, i te jelita, które są w wombacie, nie są jednorodne, czyli z jednej strony są bardziej sztywne, a z drugiej strony są bardziej miękkie. I mają takie miękkie i sztywne fragmenty, przez które ta kupa musi się przeciskać. I hipoteza jest taka, że w momencie, w którym kupa przeciska się przez te sztywniejsze fragmenty jelit, to nabiera bardziej ostrych kantów. Więc taka jest teoria kup wombata. Za te badania również przyznano Ig Nobla 2 lata temu dokładnie. A jeszcze z ciekawostek, może niekoniecznie stricte zadkowych, ale wombaty to są torbacze i jako torbacze żyjące na ziemi i grzebiące w ziemi mają torby nie ustawione przodem do głowy, tylko przodem do zadka. Co jest praktyczne o tyle, że w momencie, w którym mama kopie tunel, to ten mały nie ma oczu pełnych piasku. Więc jest to w pewnym sensie bardzo praktyczne. Okej, więc tutaj mamy zwierzę, które broni się własną pupą i robi to dosyć skutecznie, ale nie jest to aż tak bardzo efektowne jak inny system obronny. Mamy tutaj chrząszcza, który się nazywa strzel bombardier
Akurat wydaje mi się, że to akurat zdjęcie nie przedstawia strzelę bombardiera, tylko jakiś inny podobny gatunek, ale to dlatego, że nie mogłam znaleźć konkretnego gatunku z tą akurat nazwą polską. Dość, że tych chrząszczy jest około 500 różnych gatunków i one działają w podobny sposób. Dość, że ich system obronny to jest obrona chemiczna. U nich w odwłoku znajdują się woreczki z dwoma substancjami. Pierwsza substancja to jest nadtlenek wodoru, a druga substancja to jest hydrochinon. I te dwie substancje w momencie, w którym chrząszcz czuje się zagrożony, są przepychane do wspólnej komory, gdzie działają na nie enzymy i które doprowadzają do reakcji utleniania. To jest reakcja bardzo silnie egzotermiczna, czyli wydzielająca ciepło. I w momencie, jeśli mówię bardzo silnie egzotermiczna, to oznacza, że płyn, który wystrzykuje ten chrząszcz z siebie, osiąga temperatury 100 stopni Celsjusza. Więc jest to ciecz po pierwsze bardzo gorąca, a po drugie jest bardzo, bardzo toksyczna i żrąca. No i napastnik, na ogół jest to jakaś ropucha czy żaba, bardzo skutecznie jest odstraszany przez właśnie tego chrząszcza strzela bombardiera, czy czasami zwany jest też strzelem kanonierem. Więc jest to skuteczny, efektywny, bardzo, bardzo taki no, skomplikowany sposób w porównaniu z po prostu waleniem zatkiem o ścianę tunelu, jak robi to wombat. Niby mały insekt, ale jednak. Kolejny stwór, który używa zatka do obrony własnej, to wąż. Nazywa się koralóweczka arizońska. Jest to wąż jadowity, ale czasami zamiast atakować, woli się bronić i robi to w następujący sposób. Ponieważ widzimy, że on z przodu wygląda podobnie jak i z tyłu, jest pasiasty właściwie z każdej strony, więc udaje, że jego tył to jest jego przód i podstawia zamiast głowy swój zadek drapieżnikowi. Więc chowa głowę gdzieś pod swoje ciało, wystawia ogon i nie tyle nawet, że wystawia ogon i udaje, że to jest głowa, ale nawet otwiera swoją kloakę, co to jest kloaka, będziemy mówić za chwilę, która jest taka bardzo jaskrawo czerwona w środku i wydaje z siebie takie głośne pyknięcia. No i te pyknięcia również są połączone z wydalaniem gazu, więc to jest dosyć nieapetyczne, powiedzmy sobie tak. I ta metoda zdaje się działać, bo też naukowcy opisali przypadki, gdzie znaleźli te węże, które miały kilka ran na akurat na tej części ogona, która mogłaby być wzięta za głowę, ale widać, obrona działała na tyle skutecznie, że napastnik zrezygnował z konsumpcji tego węża. Więc tutaj mamy koralóweczkę, która tak sobie daje radę. Okej, wspomniałam o kloace. Co to jest kloaka? Kloaka to jest taki bardzo wygodny otwór, do którego wchodzą wyjścia trzech układów: rozrodczego, pokarmowego i wydalniczego. Czyli u ludzi na przykład są trzy różne otwory. Jeden jest od układu moczowego, w przypadku kobiet osobno moczowy i rozrodczy, w przypadku mężczyzn jeden i ten sam, a osobno jest od układu pokarmowego. Ale u niektórych gatunków, nawet u większości, bo to widać u większości ptaków, gadów, płazów i tak dalej, ten otwór jest jeden i nazywa się kloaka albo stek. Dlatego jeżeli Państwo znają się trochę na ssakach i słyszeli o stekowcach, czyli o dziobakach i o kolczatkach, nazywają się one stekowcy dlatego właśnie, że to są jedne z niewielu grup ssaków, które mają stek, czyli mają kloakę, czyli mają jedno wyjście do wszystkiego. I te kloaki mają różne funkcje właśnie przez to, że są takie uniwersalne. I chyba najbardziej praktyczną i najbardziej podstawową funkcją jest oddychanie. Tutaj mamy żółwia, który nazywa się białook zachodnioaustralijski. Wygląda jak taki zwykły żółwik wodny, nic specjalnego, to jest żółw słodkowodny.
Ale okazuje się, że ten żółw potrafi oddychać zadkiem. I jak on to robi? Otóż ma w środku kloakę, którą widać tutaj na zdjęciu, czyli przez ten otworek numer jeden może wpuszczać wodę. I w środku ma uchyłki, czyli numer dwa, razy dwa, które są pokryte bardzo silnie unaczynioną błoną śluzową. I przez tę błonę śluzową może ten żółw pobierać tlen. Ale dlaczego właściwie miałby oddychać pupą, skoro może oddychać normalnie jak wszystkie inne żółwie? Otóż ze względów praktycznych, jeżeli przebywa się bardzo dużo czasu pod wodą, to nie zawsze wygodnie jest płynąć sobie na powierzchnię, zaczerpnąć oddech i wracać na sam dół. W związku z tym czasami łatwiej jest po prostu oddychać przez zadek. Bo o ile na przykład płazy radzą sobie z tym problemem poprzez oddychanie przez skórę, o tyle z żółwiami jest gorzej, bo większość skóry pokryta jest skorupą, a reszta jest pokryta na tyle grubą skórą, że byłoby to bardzo nieprzepuszczalne, jeżeli chodzi o tlen. No i w tym momencie zadek przychodzi w sukurs i naprawdę pomaga tym żółwiom oddychać. I to nie tylko pozwala im zatrzymywać się pod wodą przez dłuższy czas, ale też i na przykład umożliwia hibernację. I nawet stwierdzono, że żółwie potrafią zdobyć nawet 48% potrzebnego tlenu właśnie w ten sposób. Czyli jeżeli spowolniają metabolizm i chcą hibernować, to im najzupełniej wystarcza. Ok. No to kolejna sprawa. Mieszkanko. Można w pupie mieszkać. I tak czynią karapy. Karapy to są małe rybki, które widać tutaj na dole slajdu. I one chętnie mieszkają w pupach ogórków morskich. Ogórki morskie, tak jak żółwie, oddychają przez pupę. Mają w środku tak zwane płuca wodne. I tutaj w związku z tym ta pupa jest miękka, przytulna, wygodna, dobrze przewietrzona i wydaje się być idealnym mieszkaniem dla rybki. W związku z tym karapy bardzo chętnie wchodzą sobie ogórkowi morskiemu w tyłek, dosyć dosłownie, i tam mieszkają. I czasami są różne gatunki karapów, które tak robią. Niektóre gatunki są bardzo terytorialne, w związku z tym one przed wejściem do środka ogórka morskiego wydają z siebie różne dźwięki, żeby sprawdzić, kto jest w środku, takie zostałem jolka, bo te dźwięki trochę się różnią w zależności po pierwsze od gatunku, a po drugie od płci danego karapa, więc mogą poznać od razu, kto tam jest. I jak już się znajdują w środku, jeżeli ten karap, który zamieszkał w ogórku morskim, nie bardzo chce dzielić się mieszkaniem z kimś, to zdarza się, że dochodzi do walk, nawet na śmierć i życie wewnątrz tego biednego ogórka morskiego. Ale są też gatunki, które wcale nie mają nic przeciwko mieszkania z innymi karapami. Jedna publikacja, zresztą też przez profesora Majerachowa, który opisał przypadek pingwinów strzelających poza gniazdo, on znalazł ogórki morskie, które zawierały 15 rybek w środku. Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, co tam się działo w pupie tego biednego ogórka. Czasami to nie jest tylko miejsce walk na śmierć i życie, ale tam dochodzi również do romansów. Zdarza się, że dochodzi do zapłodnienia jajeczek karapów, więc to są jak takie hotele na godziny wynajmowane niemalże. A czasami jest tak, że ogórek morski wcale nie chce mieć żadnych lokatorów w środku, w związku z tym zamyka odbyt i nikogo nie wpuszcza. Ale wtedy karapy stoją i czekają, no bo kiedyś ten ogórek morski musi zaczerpnąć oddech. I w tym momencie, jak otwiera się brama wjazdowa, to karapy wchodzą. To jest pierwsza część cudowności pupy ogórków morskich. A drugi aspekt
To jest aspekt również obronny. Mianowicie inna nazwa ogórków morskich to strzykwy. Dlaczego? Ponieważ kiedy czują się zagrożone, to wystrzykują z siebie swoje organy wewnętrzne, które są lepkie i toksyczne i które odstraszają może napastnika, ale w każdym razie odrastają, jeżeli napastnik by się na nie połakomił. Więc to jest też metoda obronna, właśnie wykorzystująca zadki. Ale na koniec zostawiam sobie najlepszy zadek. Jest to zadek, który potrafi właściwie wszystko. Jest to zadek tak uniwersalny, że nazwałam go zadkiem renesansu. Jest jak szwajcarski scyzoryk zadków. Należy do ważek, a konkretnie nie do dorosłych ważek, tylko do larw ważek. I tu mamy wiele funkcji. No bo tak, najpierw oczywiście jest taka klasyczna funkcja zadka, czyli wydalanie. To wiadomo, ono wchodzi jednym końcem i wychodzi drugim. Jedzenie, bardzo proste. Druga funkcja to jest oddychanie. I tutaj, no, podobnie powiedzmy jak u żółwi i u strzykw, te larwy ważek mają, no nie płuca, ale mają skrzela rektalne, czyli na tej samej zasadzie pobiera się tlen z wody i właśnie przez ten otwór można zapewnić sobie wymianę gazów. Ale tutaj zaczyna się kolejna, jeszcze lepsza funkcja. Mianowicie zadek służy też do ataku, ponieważ zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki ważek są mięsożerne, więc muszą sobie radzić i polować na inne stworzenia. I atakujące larwy mają cudowną funkcję, mianowicie szczękę na wysięgniku. I tutaj widać na tym małym obrazeczku, że szczęka właściwie wyskakuje, sięga trochę dalej niż sama larwa, no i łapie dany smaczny kąsek i wsadza do paszczy. I staje się to dzięki temu, że odbyt zamyka się i wypycha wodę w kierunku przodu, żeby dać więcej ciśnienia właśnie temu wysięgnikowi i żeby napełnić go i żeby mógł się usztywnić i złapać właśnie swoją ofiarę. Więc tutaj zamknięty jest odbyt i wypycha się dzięki temu szczękę do przodu. Ale działa to też w drugą stronę. To jest, zawsze mi się przypomina, jak to pan Kmicic wysadzał kolubrynę i tłumaczył, że to zależy od tego, czy się ją od przodku nabija, czy od tyłu, z której strony uderzy. No więc więc larwa działa tak samo. Jeżeli się zamyka tył i wypycha się wodę przodem, no to wyskakuje szczęka. Ale jeżeli zamyka się otwór gębowy i wypycha się wodę tyłem, to działa to jak taki mały odrzutowiec, bo w tym momencie larwa może przy pomocy tej wypychanej wody uciec dosyć szybko, bo 50 cm na sekundę, pół metra na sekundę. Zawsze to jej daje jakiś tam krok do przodu, co jest, uważam, bardzo, bardzo fajne. Cztery funkcje w jednym zadku. Uważam, że to jest absolutnie najfajniejszy zadek ze wszystkich. I to tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy za pasjonujący wykład i otwierający rzeczywiście oczy na cuda świata przyrody. Jeszcze sprawdzam, czy tutaj wszystko z połączeniem rzeczywiście działa, ale chyba tak. Może zacznijmy dyskusję do udziału, w której również Państwa oczywiście zapraszam. Ja będę zerkał na to, co się dzieje na czacie, ale zacznijmy ją może od pytania, doprecyzowania, o co tak naprawdę chodzi z tymi nagrodami Ig Nobla czy Antynobla, bo też takie wątpliwości pojawiły się u nas na czacie. Bo to są nagrody przyznawane od kilkunastu lat, które, no właśnie, jak one są odbierane w środowisku? Tak jak złote maliny wśród producentów filmowych czy aktorów? Czy nie, to jest nie, jednak nie, nie. bliżej tego, co no, takiej poważnej, prestiżowej nagrody? Nie, wydaje mi się, że to są tyle fajne nagrody, że pokazują badania, które może
nie są oczywiste, które wydają się na pierwszy rzut oka absurdalne, ale z drugiej strony mają wartość też merytoryczną i są ciekawe. I może to nie są takie standardowe badania, których jest wiele, nudnie napisane, bardzo ważne, dużo funduszy na to idzie, ale powiedzmy sobie tak, naukowcy też są ludźmi i my też chcemy poczytać o śmiesznych, ciekawych, nietypowych sprawach, dlatego to nie jest dyshonor dostać Ig Nobla. To jest jakiś tam powód do dumy i ludzie się zawsze z tego bardzo cieszą. No i rzeczywiście przyznanie tych nagród odbywa się na poważnie, może nie na niepoważnie wyglądających uroczystościach, ale na takich świetnie zorganizowanych i rzeczywiście bardzo prestiżowych. No najlepszą częścią tej ceremonii jest fakt, że naukowcy muszą przedstawić swoje badania w bardzo krótkim czasie i muszą to zrobić na tyle ekscytująco, żeby widownia naprawdę to doceniła, ponieważ jeżeli wyjdą poza swój limit czasowy, to na scenie pojawia się mała 5-letnia dziewczynka, której funkcją jest mówienie: przestań mówić, nudzisz bardzo, przestań już, już koniec, już, ja już nie chcę tego słuchać. No i wtedy naukowcy muszą się ulotnić ze sceny i zakończyć przemówienie. No więc tak, podsumowując, to rzeczywiście są no, takie cenione w środowisku nagrody. Ja się zastanawiam, ile z tych badań, o których mówiłaś, no, było prowadzonych z takim zamysłem, być może przyniesie mi to Ig Nobla, więc tutaj będzie się o mnie pisać, bo to są oczywiście też rzeczy, o których media chętnie wspominają. No, jestem dziennikarzem, więc wiem, jak to wygląda. Lubimy pisać o nagrodach Ig Nobli. Na ile naukowcy, którzy prowadzą badania właśnie nad zjadkami, kupami i tak dalej, te badania między innymi, o których mówiłaś, no, mają gdzieś w tyle głowy, czy może nawet z przodu głowy to, że no, to są badania, które mogą im tą nagrodę przynieść, a na ile to jest, nie wiem, coś, co rzeczywiście jest to obszar badawczy tych osób, które poświęcają się właśnie no, tej tematyce i to jest coś, w czym one się specjalizują. Wydaje mi się, że to jest ich obszar badawczy po prostu, a ta nagroda jest takim ewentualnym bonusem, bo o ile się orientuję, ta nagroda nie łączy się z jakąś znaczącą nagrodą pieniężną i fakt no, ma się rozgłos medialny potem, tylko że nie zawsze ten rozgłos medialny przekłada się na cytowanie publikacji. Czasami tak, ale niekoniecznie. No, a to jest ta waluta, którą cenią naukowcy. Więc powiedziałabym, że po prostu skupiają się na publikacji swoich własnych badań, a jeżeli wpadnie im jakiś Ig Nobel po drodze, to jest to tylko coś, z czego należy się cieszyć, ale może nie jest to priorytet. Tak jest. Mamy pytanie, czy był jakiś noblista, który dostał nagrodę Antynobla. Tak. Nie wiem, czy... Tak, no to może opowiedz. Nie, no, wiem tylko, że był. Aha. Nie było to z zatków. O tym tak, wiem. Tak, ja pamiętam, że to był, zdaje się, Andrzej Geim, który dostał nagrodę Nobla za badania, zdaje się, nad no, czy chyba to był ten z fizyki, lewitacji tak? Żab? Tak. To był ten człowiek, który dostał również. On, no tak, ale zdaje się, że mamy na naszym kanale wykład poświęcony Ig Noblom, więc jeżeli Państwo są bardziej zainteresowani tymi nagrodami, to również można no, ten wykład obejrzeć. Ale może zostawmy sam temat nagród Ig Nobla i skupmy się na no, tych rzeczach, o których tutaj dzisiaj mamy rozmawiać, czyli na kupach i zatkach. Mamy pytanie bardzo ciekawe, ja już je tutaj spróbuję zlokalizować i wyświetlić. Nie mogę go teraz, o właśnie jest, tak. Jeden z użytkowników pyta, czy zdarza się, że zwierzęta obserwują swoje odchody i na przykład sprawdzają, czy są zdrowe. Czy słyszałaś o takich zachowaniach? No, wyłączają rzeczywiście ludzi. Zwierzęta zdecydowanie interesują się swoimi odchodami, ale nie wiem, czy jest to taka świadoma decyzja, że tak, a tak, chyba jest coś ze mną nie tak, ponieważ ta kupa nie wygląda dobrze. To oczywiście no,
tak jak psy wąchają kupy, czy inne zwierzęta, które są na pewno zainteresowane. Ale nie wiem, czy jest to taka stricte funkcja medyczna. To muszę przyznać, że nie słyszałam o czymś akurat takim, chociaż nie mogę wykluczyć, że coś takiego nie ma miejsca. Tak, przeglądam kolejne pytania. Oczywiście mamy jeszcze chwilkę czasu, więc zapraszamy do ich zadawania. No właśnie, pojawia się pytanie o to, czy są zastosowania jakieś tego rodzaju badań. No oczywiście wiemy, że zoologia jest jakby nauką podstawową, więc ona nie musi przekładać się na jakieś konkretne zastosowania, ale może słyszałaś o jakimś, nie wiem, inspiracjach. Tak, tak. Więc na przykład to badanie ignoblowskie o śledziach i o tym, jakie one wydają z siebie odgłosy, ma zastosowanie w rybołówstwie, więc to akurat śledziom nie wychodzi specjalnie na dobre, ale dzięki temu, że wiemy, jakie wydają dźwięki, o jakiej częstotliwości i to, ile tych dźwięków pozwala nam oszacować wielkość ławicy, może pozwolić nam na zastosowanie nowych technologii do wykrywania lokalizacji konkretnych większych ławic i siedlisk śledzi. Więc to jest takie bardzo komercyjne badanie, opakowane w podstawowy zoologiczny smaczek, powiedzmy. Na sam koniec może zastanówmy się chwilkę, no bo mówiłaś dzisiaj, ja wrócę jeszcze raz do hasła Ignobli, czyli mówimy o badaniach, które najpierw wywołują uśmiech. No tego śmiechu było dzisiaj sporo, ale te badania również mają zmuszać do zastanowienia, do refleksji. Jedną z takich refleksji, która mnie osobiście przychodzi do głowy po wysłuchaniu tej prezentacji, jest to, że no, ewolucja nie wybrzydza, bo sama pod ręką to jest w stanie przekształcić no, na nowe adaptacje, jest w stanie wyposażyć dany organizm no, w zupełnie nowe funkcje, no, niezależnie jakby od materiału czy od formy, z którą pracuje. Nie wiem, czy tobie się jakieś takie inne refleksje nasuwają, albo czy, nie wiem, masz jakieś, czy nie zgadzasz się na przykład z tym? Refleksja, która mi przychodzi do głowy, to jest a propos tych szympansów i tego, co są w stanie rozpoznać na podstawie zdjęcia zatka, czyli z eksperymentu, który przedstawiłam, wynikałoby, że patrząc na samo zdjęcie zatka, szympansy nie są w stanie stwierdzić, czy należy on do samca czy samicy, a w każdym razie nie są w stanie tej informacji połączyć z twarzą szympansa. Być może nie są w stanie odróżnić, czy twarz należy do samca czy samicy, bo może nie zwracają uwagi na rysy twarzy, tylko na przykład na proporcje budowy ciała, bo samce są o wiele większe od samic, więc a to nie jest tak, że w naturze widzą samą twarz bez żadnych innych cech, które pomagają im w identyfikacji. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, bo co sprawia, że poznajemy ludzi, co nam pozwala identyfikować innych ludzi. Czy szympansy używają tych samych wskazówek, czy używają jakichś zupełnie innych, czy dla nich właśnie wielkość ciała jest ważniejsza, czy szczegóły zatków, czy szczegóły twarzy. Uważam, że to jest bardzo interesujące i to też nawet naukowcy, którzy pracują z szympansami, też muszą się przyzwyczaić do tego, że konkretne szympansy mają konkretne rysy twarzy i na pierwszy rzut oka one wszystkie wyglądają tak samo, no bo wszystkie są, mają ciemne włosy, dosyć duże uszy, długie twarze i tak, no czasami jeden ma jakieś tam, nie wiem, może siwe plecy czy coś takiego, ale na ogół wyglądają podobnie. Więc też trzeba nauczyć się zwracać uwagę na inne rzeczy niż na to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Ale to też przekłada się na ludzi, bo ludzie z różnych kultur będą zwracać uwagę na różne cechy no, twarzy, bo my sobie zatków na ogół nie pokazujemy wzajemnie, ale na przykład zwracają uwagę na wzrost, na kolor włosów, na kolor oczu. To bardziej biali ludzie patrzą na kolor włosów i oczu, ponieważ
w Europie czy w Ameryce Północnej, jest on bardziej różnorodny, czyli są rudzi, blondyni, bruneci. Na przykład u Azjatów kolor włosów nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ większość osób ma ciemne włosy. Więc zwraca się uwagę bardziej na rysy twarzy, na proporcje, na wzrost, na posturę, na to, jak się chodzi. I to też no, uświadamia nam dużo różnych rzeczy o tym, w jaki sposób nasz mózg funkcjonuje i co jest cechą charakterystyczną dla nas i co pozwala nam rozpoznać różnych osobników. Jasne. Ja dodam tylko, że no, gdy idzie o rozpoznawanie twarzy, to wydaje się, że w mózgach ludzi istnieje wyspecjalizowany region, taki moduł rozpoznawania twarzy i osoby, które mają go uszkodzone, mają problem, tak, czy to z zapamiętywaniem twarzy, czy w ogóle z rozpoznawaniem, że jakiś przedmiot jest z twarzą. To jest słynne opowiadanie Olivera Sacksa, zmarłego już neurobiologa, o mężczyźnie, który pomylił żonę z kapeluszem. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to można no, bardzo ciekawych rzeczy się w ogóle z książek Olivera Sacksa, a zwłaszcza z tego zbioru opowiadań, dowiedzieć. Ja zerkam jeszcze tak, tutaj internauci przypomnieli, że Andrew Game odebrał Nagrodę Nobla za badania nad grafenem, czyli za w ogóle odkrycie grafenu, a później Ig Nobla za lewitującą żabę albo wcześniej. W sensie być może było to odwrotna kolejność. Nie. O, mamy też ciekawe pytanie. Czy istnieją zwierzęta bez odbytów? Tak, no na przykład ukwiały właśnie, które mają jeden otwór. Jest to otwór gębowy, który jednocześnie służy za odbyt. One nie mają tego całego problemu, że są generalnie rurą, przez którą przechodzi jedzenie, tylko są workiem, w który wchodzi jedzenie i wychodzi tym samym otworem. Jasne. Tak, jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, to myślę, że mamy jeszcze ostatnią szansę, żeby je zadać. Nie widzę na razie, żeby się nic nowego pojawiało. Ale dziękujemy oczywiście Państwu za tutaj ciekawe dyskusje, które są toczone na czacie niezależnie czasem. One się rozwijają w inną, czasem w osobną stronę, ale to wszystko myślę zainspirowane oczywiście bardzo ciekawym wykładem. Jeżeli nie ma kolejnych pytań, to bardzo Ci jeszcze raz, Asiu, dziękujemy za pasjonującą prezentację. No, na pewno wzbudzającą śmiech, ale też bardzo pobudzającą do myślenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie i, no, i polecam się na przyszłość. Oczywiście mamy nadzieję, że będziesz się w ogóle częściej pojawiać na naszym kanale. No, zawsze jest otwarty na nasz kanał, na Twoje wykłady. Dziękujemy oczywiście Państwu za obecność, Państwu, którzy nas oglądają na żywo, Państwu przybyszom z przyszłości i zapraszamy na kolejne wydarzenia, które będą się u nas odbywać. Dodam jeszcze, że za tydzień zapraszamy Państwa o tej samej porze, w środę o godzinie 18:00, na wykład pani Emily Skirmont, też z Wielkiej Brytanii, z Uniwersytetu Oksfordzkiego, która opowie o też zoologii, będzie to wykład. Będzie mowa o nietoperzach i o ich układzie odpornościowym, więc pewnie dowiemy się trochę o tym, no, o przyczynach być może obecnej pandemii. Natomiast za 2 tygodnie nie będziemy się z Państwem spotykać na kolejnych wykładach w ramach Granic Nauki, ponieważ zaczyna się już Festiwal Kopernika i zapraszamy Państwa od 18 maja do 23 maja na całe mnóstwo wydarzeń. Część z nich będzie się odbywała właśnie na tym kanale, część z nich będzie się odbywała na Facebooku. Generalnie cały festiwal, no, ze względu na ograniczenia pandemiczne, odbywa się w formie online, ale na stronie kopernikusfestival.com można zapoznać się z bogatym programem i no, brać udział, czy to właśnie w rozmaitych wykładach, ale też w dyskusjach, do których udziału bardzo Państwa zapraszamy. Dziękujemy i do zobaczenia. Do widzenia.